Właśnie nastała jesień, w szkole będą robione zdjęcia. Warto przygotować do tego nasze dziecko. Przygotowanie składa się z trzech elementów. Z fryzury, z ubrania i nastawienia dziecka. To jest nie do wiary, co dzieci potrafią wyprawiać przed aparatem. Naprawdę nie uwierzylibyście, jak wasze dziecko potrafi się zachowywać, kiedy widzi fotografa. Szczególnie zdarza się to w młodszych klasach, tak od 1 do 4. Dzieci nie rozumieją najprostszych próśb. Jeżeli mówię, odwróć się do mnie tym bokiem, dziecko kompletnie nie rozumie, o co chodzi. Nie potrafi w ogóle stanąć. Prośba o to, stań prosto, postaraj się głowę nie przekrzywiać. Nie, to są w ogóle niezrozumiałe prośby. Dzieci zachowują się tak, jakby były sparaliżowane, jakby zobaczyły dentystę z, nie wiem, z siekierą, z piłą, z młotkiem. Naprawdę niektóre dzieci nie potrafią najprostszych komunikatów zrozumieć. Drugą sprawą jest fryzura. Ja jestem zwolenniczką tego, żeby na sesję zdjęciową mieć świeżo umyte włosy. I tu gwiazdka nie dotyczy dzieci. Z włosami dzieci wiążą się różne dziwne historie. Te włosy potrafią sterczeć w różne strony, nie układać się kompletnie. Naprawdę tutaj nie doradzam mycia tuż przed sesją głowy dziecka, a przynajmniej nie każdego. Kolejna sprawa to są ubrania. I tutaj, tutaj to mogłabym mówić i mówić i mówić. Nawet sobie przygotowałam kartkę, żeby niczego nie zapomnieć. Po pierwsze, unikajmy kapturów. Bluz z kapturem, swetrów z kapturem, wszystkich kapturów. Czasem patrzycie na zdjęcie i nie wiecie, dlaczego wam się nie podoba. A sprawdźcie, czy przypadkiem dziecko nie jest w bluzie z kapturem i czy nie wygląda, jakby było zgarbione, bo to mniej więcej coś takiego jest wówczas. Na zdjęciach pożądana jest długa, piękna szyja. Bluza z kapturem znacznie skraca długość szyi i powoduje, że dziecko wygląda, jakby miało albo garba, albo krótką szyję. Następna sprawa to kolory. Wściekłe kolory oczywiście przykuwają uwagę, ale nie zawsze jest to efekt pożądany. Nie zawsze chcemy, żeby nasze dziecko przykuwało całą uwagę do siebie, szczególnie kiedy robi akurat nie tę minę, którą chcielibyśmy, aby miało na zdjęciu grupowym. Wzory. Wzory skutecznie odwracają uwagę od całego zdjęcia. Naprawdę trzeba ostrożnie z bluzami, z bluzkami, swetrami, ze wszystkim, co jest we wzory. Napisy to jest dokładnie ta sama historia, co wzory. Idealnie byłoby ubrać dziecko w tak zwany strój galowy. Bo im więcej dzieci jest w takim stroju, tym lepiej wygląda całe zdjęcie. Natomiast też inną historią są zdjęcia koleżeńskie, na których zdarza się, że stoi dziewczynka ubrana jak pani z Urzędu Miasta, jak pani sekretarka, elegancko. Biała koszula, spódniczka, pięknie uczesana. Koło niej stoi dziewczynka w neonowej, kolorowej bluzie, a koło nich stoi trzecia dziewczynka w sukience w panterkę. Naprawdę obraz wielokolorowy. Oczywiście nie można narzucać dzieciom, że mają iść koniecznie w tym, co my chcemy. Dzieci lubią na zdjęcia ubrać się w swoją ulubioną, aktualną bluzę. No cóż, po latach wygląda to tak, jak wygląda. No jest to swoisty folklor i urok, jak każde z nich jest z innej bajki wyciągnięte. Jeszcze do tego dziewczynka, która ma księżniczkę z Disneya na przykład na bluzce. Bardzo fajnie wyglądają chłopcy, którzy mają albo szelki, albo muchy. Krata świetnie wygląda na zdjęciach. To już tak z doświadczenia wiem, że kiedy się fotografuje chłopców, to bardzo ładnie wyglądają w marynarkach, szczególnie w kraciastych marynarkach. Aczkolwiek każda marynarka dobrze wygląda. No i taka uwaga, która pozwoli dobrze dzieciom pozować. Szczególnie chłopcy mają tendencję do robienia takiej pozycji
z cofniętą głową, to mniej więcej tak wygląda. Tu się tworzy druga broda. Nie wygląda to dobrze. Ja walczę z tym za każdym razem, kiedy fotografuję mężczyzn, szczególnie, bo to dotyczy prawie całej płci męskiej. Naprawdę rzadko który chłopak, mężczyzna nie robi takiej miny. Nie wiem, z czego to się bierze. Bo chyba piłkarze tak stają najczęściej, bo tak sportowcy w ogóle, bo tak często obserwuję to u sportowców, dlatego na zdjęciach sportowców, dlatego zastanawiam się, czy to nie tam należy szukać przyczyny. Mam nadzieję, że tych kilka krótkich rad pomoże Wam przygotować się na ładne zdjęcia klasowe. Pamiętajcie, żadnych wzorów, żadnych napisów, żadnych neonów, najlepiej strój galowy i niekoniecznie umyta głowa.